ze smutkiem w głosie pytam i prezesa, i trenera, i teraz pytam zawodnika, co się dzieje? Co się może dziać? No nie będę zwalał tu winy. No na pewno zwalę troszeczkę winy na sprzęt, ponieważ nie dysponuję szybkimi motocyklami. Było to widać w trasie, przyjeżdżali koło mnie, aż mi prawie kacy z głowy zwiało. Więc przyczyna jest jedna, sprzęt. Chwilowo mam teraz takiego doła, że nie mogę z tym wszystkim się pozbierać i po prostu nie wiem co więcej powiedzieć, nie będę tutaj nic wymyślał. Walczymy do końca, przepraszamy kibiców za taką samą formę. No jedynie Ciepiot Świz bardzo ładnie się pokazał, no reszta nic. Ja osobiście po prostu jestem chwilowo zdołowany z tym wszystkim, bo mam nowe silniki i one nie chcą mi zagrać, nie chcą się rozpędzać. Robimy wszystko, no z tego myślę nic nie będzie. Jedynie może co mnie pocieszy jest zamówiony dla mnie, sam osobiście zamówiłem silnik od Fleminga, może to będzie to i zrehabilitujemy się. To jest ta recepta na ten dół? Myślę, że to będzie ta recepta, bo ponieważ mechanik Fleming się też tym przejął i z dyspozycją Kurmanka, że tak słabo to wszystko wychodzi i myślę, że mi zrobi odpowiedni sprzęt. Ja nie pamiętam takiego meczu, w którym Rafał Kurmański nie wyprzedził choćby jednego zawodnika zespołu przeciwnego. Rafał Kurmański pamięta taki mecz? No, Bydgoszczy było to w tym roku jeszcze, no ale no, to się zdarza coraz częściej, no szkoda. Na pewno nie odpuszczamy tych zawodów łatwo. Jest mi ciężko naprawdę. Po prostu walczę sam jestem i sam to wszystko pilnuję, więc nie mam osobiście pomocy, która by mi pomogła tak dobrze, bo organizacji i sprzęt.